Czy chodząc na siłownię musisz używać odżywki białkowej? Spożycie większych ilości białka, kiedy trenujesz siłowo, ma wiele korzyści. Lepsza regeneracja, większy wzrost beztłuszczowej masy ciała, czy wyższe odczuwanie sytości. Co ważne, białko pochodzące z odżywki białkowej jest naprawdę dobrej jakości, bo szybko się trawi, ma wiele aminokwasów niezbędnych, tak zwanych egzogennych, czyli cegiełek budujących nasze mięśnie, w tym leucyny, czyli takiego kluczowego aminokwasu włączającego proces syntezy białek mięśniowych. Ale musisz też wiedzieć, że te same aminokwasy i tę samą leucynę znajdziesz w konwencjonalnej żywności, jajkach, mięsie, rybach czy tofu i strączkach. A dodatkowo w konwencjonalnej żywności oprócz samego białka znajdziesz też inne substancje odżywcze, na przykład wapń w produktach mlecznych, kwasy omega-3 w rybach czy błonnik w strączkach. Więc jaki jest wniosek? Na co dzień bazuj w diecie na konwencjonalnej żywności. Spożywając 1,6 g białka na kilogram masy ciała nie musisz suplementować odżywki białkowej. Jednak jeżeli trenujesz na siłowni, to polecam mieć ją w domu ze względów praktycznych, bo może się zdarzyć sytuacja, w której nie jesteś w stanie spożyć konwencjonalnego posiłku i wtedy shake czy dodatek odżywki do owsianki bardzo dobrze się sprawdzi.